Przede wszystkim drugi raz na tym miejscu, a poza tym po raz pierwszy w porze nocnej. Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym będziecie świadkami zachodu słońca nad twierdzą Zamość, ale również początku widowiska historycznego pod nazwą, o której mówiłem. Proszę Państwa, chcielibyśmy, żebyście zaopatrzyli się w odrobinę dozy wyobraźni. Żeby zrobić rekonstrukcję, musielibyśmy się przenieść na przedpola Zamościa, wiele kilometrów stąd, tak naprawdę na linię, która liczyła 11 kilometrów i tak naprawdę wzięło w niej udział bardzo wielu żołnierzy. Szanowni Państwo, ja poproszę do siebie kierowników grup bądź osoby wydelegowane, żeby przedstawiły nasze grupy, ze względu na to, że mikrofon zbiera w tym miejscu i będzie nam łatwiej. Bardzo proszę, żeby kierownicy grup podeszli tutaj do mnie. Przedstawimy grupy, które przyjechały praktycznie z całej Polski. I mamy też gości ze Słowacji. Pokażcie się. Tak, ja myślę, że więcej tych grup jest tutaj. Pokażcie się jeszcze. Zapraszam Was wszystkich tutaj. Przedstawią się, przedstawią swoich ludzi. Wiem, że bardzo fajnie się tam zerka z góry i utrzymujemy, że będziecie mieli Państwo świetną widoczność w dniu dzisiejszym. Dobrze, Szanowni Państwo. Niełatwo być bolszewikiem w Polsce, o tym chyba dobrze wiecie, ale skoro są kowboje, to muszą być Indianie. Dla nich szczególne brawa, bo to nie jest łatwa rola. I tak będziecie pokonani w dzisiejszym. Ja wiem, że się nie dadzą, wiem, że będą walczyć dzielnie. Oprócz grup pieszych, które w dniu dzisiejszym zaszczyciły tereny twierdzy Zamość, tutaj obiekt fortecznym bastionu pierwszego, mamy grupę konną. Czy grupa konna do nas podjedzie, a przynajmniej reprezentujący ją Artur Brzozowski. Proszę, żeby podjechał, tutaj również się pokłonił widowni. I Szanowni Państwo, po kolei proszę i oddaję mikrofon w ich ręce. Przedstawiają się osobiście. Grupa Rekonstrukcji Historycznej imienia porucznika Konrada Bartoszewskiego, pseudonim BIR, z Biłgoraja. Projekt Rosja w ogniu, pół Polski. Też brawa dla nich. Grupa Rekonstrukcji Historycznej pułkownika Tadeusza Zielińskiego z Majdanu Obleszcza. Zobaczcie Państwo, że jak gościna jest Zamojszczyzna. No nie słyszę tych brawek jeszcze. Tomaszowski Szwadron, imienia pierwszego pułku kawalerii Korpusu Ochrony Pogranicza. Grupa Rekonstrukcji Historycznej pierwszego Korpusu Polskiego w Rosji, generała Dowbor-Muśnickiego z Kobyłki pod Warszawą. Klub Wojskowej Historii Dukla Preszow. Przemyskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej i 10 DOKA. Grupa Rekonstrukcji Historycznej GRH Bellum z Kielc. Grupa Rekonstrukcji Historycznej 24 Pułk Piechoty Jarosław. PWK Tomasz Lubelski. Świetny Instytut Historii Tomasza Lubelski. Stowarzyszenie Zamość 1920. Jeszcze myślę, że Artur by się chciał przedstawić. Dojedzie do nas, czy nie dojedzie? Już tam mikrofon wędruje.
Nie, już tam, może stamtąd. Artur Brzezowski, szwadron kawalerii ochotniczej Bawar 9. pułku ukłonów Małopolski. Wyrywa. Szwadron kawalerii ochotniczej Bawar 9. pułku ukłonów Małopolski w Zamość. Dla nich też brawa. I przyjaciele. I przyjaciele, tak. Jest też strzelec konny 1. pułku strzelców konnych z Garwolina i wielu, wielu innych. Proszę Państwa, no nie jest łatwo, tak jak powiedziałem, odgrywać bolszewika w naszej ojczyźnie. Tak właśnie, brawa, poproszę, żeby zabrzmiało na pierwszą zachęcie nas do dzisiejszej rekonstrukcji, do dzisiejszego widowiska historycznego pod nazwą Zamość 1920 przywrócić w pamięci. Proszę Państwa, chwilowy antrakt w naszym widowisku. Faktycznie jeszcze go nie rozpoczęliśmy. Dowódcom dziękuję bardzo, brawa, bardzo gorące brawa dla Was za to, że tu jesteście. Dziękujemy za przyjazd. Szanowni Państwo, proszę o dozę cierpliwości. W tej chwili nasi rekonstruktorzy pójdą na swoje kierunki, przygotują się do działania. Czekamy, aż nad twierdzą Zamość zajdzie słońce. Po Waszej prawej stronie właśnie chyli się ku zachodowi i za chwilę będziemy mogli rozpocząć widowisko historyczne pod tytułem Zamość 1920 przywrócić w pamięci. Proszę Państwa, skoro w dniu dzisiejszym będziecie mieli okazję zobaczyć widowisko historyczne, jesteśmy wsparci bardzo profesjonalną firmą, która w dniu dzisiejszym będzie operowała pirotechniką. Kto się przedstawił? Bardzo proszę. Witam Państwa, Karol Lewandowski, pirotechnik, grupa AS Piotrkowa Trybunalskiego. Życzę udanego widowiska. Szanowni Państwo, dla nas wszystkich rekonstruktorów będzie najważniejsze to, żeby było bezpiecznie. Za chwilę komunikat pirotechniczny. Bardzo gorąca prośba do Państwa, abyście zachowali czujność przede wszystkim. Biało-czerwone taśmy, no niestety są nieprzekraczalne dla Państwa. Jedyny wyjątek to faktycznie dla obsługi prasowej, ale to jest ostatni wyjątek, który jest w czasie naszego widowiska. Pomoc medyczną świadczą nasi ratownicy medyczni, którzy są po Państwa prawej stronie. Pokażcie się, dziewczyny, są tutaj. Też jest bardzo ważne, żebyśmy mieli możliwość bezpiecznego przeprowadzenia dzisiejszego widowiska, aby tutaj się nic nie stało. Jeżeli się coś zdarzy, bardzo Państwa proszę o to, abyście do nich zgłaszały swoje potrzeby w przypadku, kiedy zaistnieje jakaś szczególna sytuacja. Proszę Państwa, za chwilę komunikat PIRO. Jest bardzo ważny. Teraz przygotowujemy się do rozpoczęcia naszego widowiska. Proszę Państwa, za chwilę rozpoczniemy je. A w tej chwili proszę o komunikat pirotechniczny. Prosimy Państwa o uwagę. Komunikat bezpieczeństwa. Organizatorzy oraz firma pirotechniczna Anna i Artur Sobieraj AS Group informują. W trakcie trwania widowiska zastosowane zostaną środki pirotechniczne. Eksplodujące i palące się materiały mogą powodować duże natężenie hałasu, rozbłyski światła oraz duże zadumienie i zapylenie. Efekty te mogą wywołać dyskomfort u osób podatnych oraz być przyczyną awarii sprzętu elektronicznego. Pamiętaj o swoim bezpieczeństwie. Stosuj się do poleceń organizatorów i służb ochrony. Nie wchodź na pole inscenizacji. Wejście na pole pirotechniczne grozi kalectwem lub śmiercią. Uważaj na pojazdy lub zwierzęta biorące udział w widowisku. Zachowaj ostrożność. Nie podnoś nieznanych przedmiotów. Nie dotykaj elementów scenografii. Bez zgody organizatorów nie zbliżaj się do pojazdów i zwierząt oraz nie dotykaj sprzętu historycznego. Na terenie inscenizacji oraz w jego pobliżu nie wolno używać urządzeń latających, z wyjątkiem uzyskania zgody organizatora oraz pirotechnika.
Organizatorzy przypominają, oglądając widowisko, nie zapominaj o zapewnieniu szczególnej opieki najmłodszym. Prezentowane w trakcie widowiska epizody mogą być drastyczne dla odbiorców. Niektóre sceny mogą zostać niezrozumiane przez dzieci i wymagać będą wytłumaczenia przez rodziców lub opiekunów. Bezpiecznej i udanej imprezy życzą Państwu organizatorzy oraz firma pirotechniczna Anna i Artur Sobieraj AS Group. Dziękujemy za uwagę. Wiesz, co jest paradoksem indianii? Czekaj, co są muzykę szkodzą? Proszę Państwa, dla pewności proszę jeszcze raz o komunikat pirotechniczny. Firma pirotechniczna Anna i Artur Sobieraj AS Group informują. W trakcie trwania widowiska zastosowane zostaną środki pirotechniczne. Eksplodujące i palące się materiały mogą powodować duże natężenie hałasu, rozbłyski światła oraz duże zadumienie i zapylenie. Efekty te mogą wywołać dyskomfort u osób podatnych oraz być przyczyną awarii sprzętu elektronicznego. Pamiętaj o swoim bezpieczeństwie. Stosuj się do poleceń organizatorów i służb ochrony. Nie wchodź na pole inscenizacji. Wejście na pole pirotechniczne grozi kalectwem lub śmiercią. Uważaj na pojazdy lub zwierzęta biorące udział w widowisku. Zachowaj ostrożność. Nie podnoś nieznanych przedmiotów. Nie dotykaj elementów scenografii. Bez zgody organizatorów nie zbliżaj się do pojazdów i zwierząt oraz nie dotykaj sprzętu historycznego. Na terenie inscenizacji oraz w jego pobliżu nie wolno używać urządzeń latających, z wyjątkiem uzyskania zgody organizatora oraz pirotechnika. Organizatorzy przypominają, oglądając widowisko, nie zapominaj o zapewnieniu szczególnej opieki najmłodszym. Prezentowane w trakcie widowiska epizody mogą być drastyczne dla odbiorców. Niektóre sceny mogą zostać niezrozumiane przez dzieci i wymagać będą wytłumaczenia przez rodziców lub opiekunów. Bezpiecznej i udanej imprezy życzą Państwu organizatorzy oraz firma pirotechniczna Anna i Artur Sobieraj AS Group. Dziękujemy za uwagę. Proszę Państwa, był to ostatni komunikat pirotechniczny dla bezpieczeństwa Państwa, wszystkich osób zgromadzonych dzisiaj na polu rekonstrukcji. Jest to rzecz bardzo ważna. Myślę, że za chwilę rozpoczniemy nasze widowisko historyczne Zamość 1920 przywrócić w pamięci. Proszę Państwa, rozpoczynamy nasze widowisko Zamość 1920 przywrócić w pamięci. Jednak nie słyszę, żebyście nas Państwo zachęcili do tego dzieła. Proszę Państwa, pory pirotechniczne zostały sprawdzone, my jesteśmy w gotowości, jednak zanim to nastąpi, kilka słów. Proszę Państwa, rok 1920, 16 sierpnia Wojsko Polskie okrążyło armię Tuchaczewskiego. Wzięło do niewoli 100 tysięcy Rosjan. 14 tysięcy zbiegło do Prus Wschodnich. Reszta przedostała się na wschód w zupełnej rozsypce. To był cud nad Wisłą. Jednak ostateczne losy wojny polsko-bolszewickiej nie rozstrzygnęły się na przedpolach Warszawy. Ale właśnie tu, na przedpolach Zamościa, na pomoc Tuchaczewskiemu, spieszył spod Lwowa Pludiodny Siemion Michajłowicz na czele kilkunastotysięcznej doborowej konnej armii kozackiej, który
zrobił w Związku Sowieckim błyskawiczną karierę. Od wachmistrza dragonów do marszałka. U jego boku w roli komisarza politycznego był również późniejszy marszałek Związku Radzieckiego Kliment Woroszyłow. W pochodzie na Warszawę armii konnej Budionnego stanął Zamość. Budionny chciał go zdobyć połową swoich sił. W Zamościu stacjonowała ukraińska i kubańska brygada SAUA, odpowiednik majora Wojska Polski, Wojsku Polskim Wadima Jakowewa. To byli Kubańczycy, którzy wraz z częścią żołnierzy ukraińskich przeszli na stronę polską. Po pierwszych bitwach jazdy kon Budionnego z kawalerią polską. Żołnierze tej brygady traktowali Zamość jako miasto nieprzyjacielskie. Rabowali i gwałcili jego mieszkańców, szczególnie Żydów. Oni prawdopodobnie też splądowali podziemia katedry. Wówczas jeszcze niszcząc sarkofagi zamojskie. Na szczęście 26 czerwca do Zamościa przybył z Ciechanowa koleją pułk strzelców Kaniowski. Brygadę Jakowlewa wycofano z Zamościa. Pod Tyszowcami została rozbita przez Budionnego. Proszę Państwa, komendę nad miastem przejął przybyły z pułkiem kapitan Mikołaj Bołtuć. Niegdyś Zamość jako twierdza w 1648 roku obronił się przed kozakami Chmielnickiego. W 1656 roku nie wpuścił za mury szwedzkich wojsk Karola Gustawa. A w 1813 zamojska twierdza ostatnia złożyła broń w czasie inwazji rosyjskiej po klęsce Napoleona. Oraz jako ostatni bastion kapitulował w powstaniu listopadowym. W 1866 roku mury twierdzy zostały rozebrane przez Rosjan, ale pozostaje duch dziejów miasta oraz tradycja. Proszę Państwa, zwróćcie uwagę teraz na to, co się dzieje na polu. W Zamościu, w naszym mieście, w roku 1920, w czasie trwania wojny polsko-bolszewickiej, reorganizowały się pułki piechoty i jazdy. Przyjrzyjmy się to, co się dzieje po waszej prawej stronie, po stronie Wojska Polskiego. Wojsko Polskie przygotowuje się do marszu. Dowódcy zbierają oddziały, żeby móc wyruszać na wschód i wspomóc w wojnie polsko-bolszewickiej oddziały, które w tej chwili usiłują nie dopuścić do tego, aby zostały dopuszczone do Zamościa. Zwróćcie Państwo uwagę na scenę, która w tej chwili się odbywa. Żegna się rodzina. Trzech synów wyrusza na front. Matka błogosławi swoich synów. Trzech synów, którzy wyruszają na front. Takich odejść było mnóstwo. Takich odejść co chwilę. I odejście wojska na front i towarzyszał żal i łzy. Zawsze trzeba jednak było bronić ojczyzny. Zawsze trzeba było przejść do czynu zbrojnego, aby obronić niedawno odzyskaną niepodległość. Jest rok 1920. Trwa zbiórka. Za chwilę dowódcy maszerują na wschód. Dowódcy zebrali swoje oddziały i za chwilę odmaszerowali na front.
patrzcie się Państwo bardzo uważnie. Wojsko Polskie ubrane w zielone mundury oraz w szare jeszcze wzór 1917. Tak wyglądało Wojsko Polskie wówczas. Nie każdy miał hełm, nie każdy miał czapkę, niektórzy w furożarkach. Każdy, co miał, każdy oddział, który miał do dyspozycji uzbrojenie takie, jakie miał, mógł je wykorzystać. Dzięki naszym sojusznikom, a w szczególności bohaterskim Węgrom, zawdzięczaliśmy to, że i broń, i zaopatrzenie docierało do Polski. Przez Gdańsk nie mogło dotrzeć do naszego Wojska Polskiego żadne zaopatrzenie. Było zablokowane. Żołnierze, którzy wyruszają na front. Skromne brawa, chociaż z Państwa strony. Za chwilę będą się bili. Bili o utrzymanie niepodległości, o naszą wolność. Proszę Państwa, to była pierwsza scena naszego widowiska. Nasza scena kończy się odejściem żołnierzy na front. Za chwilę rozpocznie się scena druga, która również jest dla Państwa olbrzymim przeżyciem. Mam nadzieję, że będzie. Proszę Państwa, przenosimy się w czasie i przestrzeni. Przenosimy się do twierdzy Zamość na umocnione przedpola. Jest rok 1920, 26, 27 sierpnia. Wycofuje się oddział wojsk polskich z przedpola Zamościa. Ścigany przez o wiele większe siły sowieckie. Zajmuje stanowiska i znajduje się na przedpolach Zamościa. Żołnierze wkraczają do twierdzy, już wówczas umocnionej. Już wówczas przygotowanej do obrony. Ogółem 11 km umocnień. Zwróćcie uwagę na dowódców, którzy maszerują w środku pododdziału. Się Zamościa tylna straż. Przypatrzcie się Państwo, jak działa tylna straż. Czasem trzeba było w nieładzie się wycofać. Żołnierze byli bardzo mocno zmęczeni wycofanymi walkami, które trwały przez kilka miesięcy. Żołnierze się wycofują. Zajmują stanowiska w twierdzy Zamość. Jeden z plutonów zajął stanowiska na pierwszej linii obrony.
żołnierze zajmują stanowiska, przygotowują się do obrony. I właśnie w tej chwili zdarzyło się tak, że na tylną straż uderza patrol bolszewickiej jazdy. W pościgu za... Wymaga ognia. Co to jest? To dlaczego nie wygląda? Proszę Państwa, zagon bolszewicki dokonał swego. Dwóch z żołnierzy poległo. Jeśli Państwo pamiętają, wśród nich pada jeden z synów. Jeden z synów matki, która wysłała na front ich ach trzech. Uwaga! Patrol idzie poranny! Ubezpieczać! Mamo, co to jest? Przypominam, jest rok 1925, 26 lub 27 sierpnia. Popatrzcie, nigdy nie zostawiało się w polu żołnierza. Nigdy nie zostawiało się rannego lub poległego kolegi. I przystępują do działania nasze służby medyczne. Przyjrzyjcie się Państwo dokładnie naszej scenografii. Po Waszej prawej stronie jest szpital polowy. I tam stół operacyjny. Tam nasze służby medyczne przygotowują się do operacji. Może uda się młodemu człowiekowi uratować życie. Może uda się przywrócić kolejnego syna matce. Już jeden poległ w walce. Gładko przechodzimy do sceny trzeciej. Proszę Państwa, saperzy przystąpili do rozbudowy inżynieryjnej. Jak widzicie, w tej chwili przygotowują się do obrony miasta. Tak jak powiedziałem, w mieście było aż 11 kilometrów umocnionych linii. Przybył Mikołaj Bojtuć. Stawia zadania żołnierzom, swoim dowódcom, którzy za chwilę wezmą udział w walce. Posłuchajmy, w jaki sposób stawia zadania swoim żołnierzom. Jeśli Państwo możecie, jeśli jesteście blisko, usłyszycie, w jaki sposób dowódca i w jaki sposób jego podwładni przygotowują się do obrony. Thank you.
Saperzy pierwszego korpusu rozbudowują linię obrony, przygotowują się do odparcia ataku. Łącznie na przedpolach Zamościa ustawiono kilkaset takich kozłów. Około 15 km płotów kolczastych i linię oporu. Przenieśmy się kolejny raz w czasie i przestrzeni. Jest już 28 sierpnia, godzina 19, 18. Właśnie w tym czasie nastąpiło zamknięcie okrążenia Zamościa. Pod Zamość nadeszły przeważające siły pierwszej konnarmii. Bolszewicy zajęli swoje pozycje, odcinając łączność z Lublinem. Sam Bołtuć chciał wykorzystać to, że Zamość istniał przez bardzo długi czas jako twierdza. Część umocnień miała być wykorzystane przez obrońców. Sam napisał: historyczna przeszłość Zamościa jako twierdzy jest powszechnie znana. Dzięki swym fortyfikacjom i bohaterstwu załogi Zamość potrafił się oprzeć Szwedom i hordom Chmielnickiego. Teraz musiał się oprzeć hordom Budionnego. Nie miał fortyfikacji. Linia obrony wynosiła 11 kilometrów. Może 11 kilometrów aż, a może tylko. Kapitan wykorzystywał dawne urządzenia forteczne, łącznie z rotundą i nieosuszone wtedy rozlewiska rzeki Łabuńki. Dowódcy poznają się właśnie osobiście. Może nie twarzą w twarz, ale przez lornetkę. Popatrzcie na tego atamana, który w tej chwili w czerwonej koszuli bolszewickiej rozpoczyna taniec. Widzi to Mikołaj Bojtuć, widzą to jego dowódcy. To jest jego przeciwnik. To są jego najważniejsi w najbliższych dniach adwersarze. To oni staną naprzeciwko siebie i będą walczyć. Nasi o wolność, a bolszewicy o co? Najważniejsze punkty miasta obsadził dowódca skromnymi posterunkami. Wieża ratusza została wykorzystana jako punkt obserwacyjny. W ratuszu znajdowało się najprawdopodobniej stanowisko dowodzenia. 28 sierpnia kapitan Bołtuć w rozkazie skierowanym do obrońców Zamościa pisał: pułk musi bronić swoich pozycji do ostatniego. Każdy oficer i każdy szeregowy winien być zupełnie przekonany i wierzyć w to, że Zamościa nie odda. Na wzór dawnych obleżonych twierdz kapitan Bołtuć zorganizował wiele nocnych wypraw za miasto. Proszę Państwa, i oto za chwilę być może rozpocznie się kolejna scena. Ale proszę, żebyście uhonorowali naszych aktorów gorącymi brawami za scenę, które do tej pory zobaczyliście.
obrońcy Zamościa znaleźli się na swoich stanowiskach. Dowódcy wydali rozkazy bojowe wszystkim swoim podwładnym, a załogi zostały wzmocnione. Wyobraźmy sobie 28 sierpnia 1920 roku, godziny wieczorne. Pod twierdzę Zamość rozpoczynają podchodzić pierwsze oddziały bolszewickie. Polski pierwsi szperacze obserwują, przygotowują się do rozegnania walki. Na przedpolach pojawiła się bolszewicka jazda. Z marszu usiłują zdobyć twierdzę. Z marszu usiłują wedrzeć się na pozycję obrony Wojska Polskiego. Czy im się to uda? Na ognia. Kawalerzyści Budionnego usiłują jeszcze raz podejść pod miasto. Bolszewicka jazda usiłuje przedrzeć obrońców Zamościa już w większej sile, o wiele większej sile. Rok 1920 nie był już rokiem, kiedy można było z marszu wziąć twierdzę Zamość. Żadną twierdzę. Gdy obrońcy dysponowali siłą ognia, CKM-ami, bronią powtarzalną, żaden jeździec nie mógł przetrwać takiego ognia. My dla celów rekonstrukcji nie będziemy pokazywać upadków, ale wierzcie Państwo, że bardzo wielu kawalerzystów sowieckich miało problem z dotarciem do pierwszej linii. Po drugim ataku sowieckiej jazdy dowódca obrony postanowił wycofać oddział na drugą linię. Pierwsza linia została zagrożona. Została odkryta przez bolszewików. Przestała być dla nich zaskoczeniem. Zaczęli bolszewicy wiedzieć, gdzie znajdują się stanowiska ogniowe, gdzie Polacy przygotowali się do obrony. Tu najprawdopodobniej rozpocznie się za chwilę odwrót na drugą linię obrony. Czy jazda bolszewicka jeszcze raz postara się
wymacać stanowisko oporu. Zobaczmy, czy Isau postara się jeszcze raz namierzyć polskie linie obrony. To uderzenie było decydujące o tym, że polska piechota musiała się wycofać na drugą linię obrony. Dowódca jeszcze wciąż analizuje to, co się wydarzyło przed chwilą. Czy utrzyma zajmowane pozycje? Dowódca postanowił wycofać się na drugą linię. Pierwsza została odkryta przez bolszewicką jazdę. Czy będzie można ją utrzymać? Czy będziemy w gotowości do tego, aby obronić przedmieść Zamościa? Wojsko w porządku. Wojsko w porządku wycofuje się z przedniej linii obrony. Pierwsza linia jest zagrożona. Została wykryta przez bolszewików. Co tu się za chwilę wydarzy? Jaką decyzję podejmie bolszewicki dowódca? Co uczyni? Czy jeszcze raz będzie nacierać jazdą? Czy użyje spieszonych kawalerzystów? Jak się wydarzy? Co się za chwilę udarzy? Obserwujmy. Podziękujmy za wspaniałą jazdę kawalerzystom. To jest polska jazda. To nie jest jazda sowiecka, to są nasi polscy kawalerzyści w dniu dzisiejszym odgrywający bardzo niewdzięczną rolę. I jeszcze raz Isau próbuje. Jeszcze raz. Dowódca bolszewicki zdecydował, nie użyje po raz trzeci jazdy na przedpolach Zamościa. Za chwilę wydarzy się coś, co może zmienić dalsze działania. Rozpoczyna się nawała ogniowa bolszewicka. Bolszewicy rozpoczynają ostrzał polskich pozycji, polskich żołnierzy. Rozpoczyna się ostrzał artyleryjski. Sowiecka artyleria rozpoczyna nawałę ogniową. Zobaczmy, co się dzieje na przedpolach Zamościa. W jaki sposób trzeba i co trzeba zrobić. Opada kurz. I przestrzelony, poleciał dalej. I jeszcze jeden ostrzał. Proszę Państwa, poczekajmy chwil parę. Niech opadnie kurz, niech bolszewicy zobaczą, co się będzie działo na przedpolu. Thank you.
Czy w ten sposób osłabią? Czy osłabią w ten sposób obrońców twierdzy Zamość? Trwał ostrzał artyleryjski. Rosjanie przerwali ogień. Wojska sowieckie obserwują, co się za chwilę wydarzy. Przygotowują się do natarcia. Zanim kurz opadnie, zanim tutaj będzie można nacierać, jeszcze potrwa. Zobaczmy efekt ostrzału. Jest mnóstwo rannych. Mimo że przedni skraj obrony został wykryty, mimo że udało się wycofać w porządku większość oddziałów, część z naszych żołnierzy odniosło rany. Jest bardzo wielu rannych. I pracuje nasz szpital, szpital polowy, który ma bardzo wielu rannych. Proszę Państwa, przedpola Zamościa, rok 1920. Trwał ostrzał artyleryjski. Kilka słów na temat tego, co faktycznie działo się w Zamościu jeszcze wówczas. Dowódca operującej w tej chwili rejonie 3 Armii Wojsk Polskich skierowało jeszcze przed zamknięciem okrążenia 28 sierpnia do Zamościa 30 pułk strzelców, 31 pułk strzelców Kaniowski w sile 3 batalionów, 1750 bagnetów oraz kompanię lotniczą spieszoną 300 żołnierzy. Sztabowo karabinów maszynowych 120 żołnierzy i 38 karabinów maszynowych. Na rzecz Wojska Polskiego działał jeszcze dywizjon artylerii polowej, 12 dział kalibru 75 mm, dywizjon strzelców konnych 150 szabel, szwadron ułanów 80 szabel, 3 bataliony wartownicze, 500 osób oraz 3 pociągi pancerne. Mściciel, który operował na trasie Zamość, Koniuchy, Śmierć, okolice Zawady i Zagończyk, Zamość, Krasny Staw. W mieście przebywało też dowództwo 6 Dywizji Ukraińskiej z pułkownikiem Markiem Bezruczko na czele. Kompania sztabowa i 2 baterie armat. Z racji starszeństwa objął dowództwo obrony Zamościem, ale tylko tytularnie. Razem prawie w Zamościu było 3 do 5 tysięcy żołnierzy. Faktycznie obroną kierował Mikołaj Boltuć. Zadaniem obrońców było utrzymanie miasta do nadejścia odsieczy. Największe siły wystawiono na południu i wschodzie. Idący od Lublina, Budiodny, mając perspektywę pozostawienia na swoich tyłach silnego, wrogiego garnizonu, postanowił zdobyć Zamość. I zobaczmy, bolszewicy już w gotowości do natarcia. Bolszewicy przygotowują się do rozpoczęcia kolejnego podejścia. Tym razem wojska Armii Czerwonej podchodzą pieszo do przedmieść Zamościa.